Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, skąd wzięła się tradycja ubierania choinki i kiedy dotarła do Polski? Mówi się, że w Europie zapoczątkowała tradycję choinka w Niemczech, z tego względu, że tam Niemcy uważali, że zawieszenie takich gałązek z jodły odstraszało złe moce, także potem pojawiła się taka większa już choineczka stawiana już na ziemi, a wcześniej wieszano gałązki z jodły pod sufitem, a następnie dotarła do Wielkiej Brytanii, Anglii, następnie do nas, do Polski. Mówi się, że pod koniec XVIII wieku, ale są też informacje, że początkiem XIX wieku. A co symbolizowały pierwsze ozdoby choinkowe? W tradycji chrześcijańskiej mówi się, że choinka stanowiła rajskie drzewko. Ogólnie pierwsze ozdoby choinkowe no to były pierniczki, wieszano orzechy, jabłka. Gwiazda betlejemska miała za zadanie chronić bliskich, którzy wracali z dalekich stron, czuwać nad nimi. Jabłka symbolizowały biblijny owoc, który zerwała Ewa w raju i symbolizowały siłę i dobrobyt. Natomiast lampki, które dawniej wieszano, takie prawdziwe świece na takich metalowych lichtarzykach, stanowiły światło, które miało odgonić mrok i stanowić przyjście Pana Chrystusa. Natomiast łańcuchy, które wieszano na choinkach, miały za zadanie zjednoczyć rodzinę oraz chronić przed problemami. Czy te pierwsze ozdoby choinkowe znacznie różniły się od tych, które tutaj widzimy u Państwa? Dawniej wieszano prawdziwe pierniczki, pieczono na choinkę, wieszano jabłuszka, wieszano szyszki, to co natura dała. Również były bombki szklane, ale różnią się między innymi kolorystyką, z tego względu, że dawniej była kolorystyka przygaszona, kolorowa, ale przygaszona, teraz mamy różnokolorowe, takie bogatsze bombeczki, także również ręcznie malowane, także jeśli chodzi o ręcznie malowane rzeczy, to się to nie zmieniło. A jak wygląda proces powstawania takich bombek? Wszystko zaczyna się w dmuchalni, gdzie panowie dmuchacze mają przed sobą małe alchemiczne laboratorium, gdzie za zadanie mają rozgrzać rury sodowo-krzemowe do takiej konsystencji kropli miodu. To się dzieje pod palnikiem i rozgrzewa się takie szkło w stopniach od 600 do 800 stopni Celsjusza i powstaje nam taka właśnie konsystencja takiego kropli miodu. Następnie przed sobą pan dmuchacz ma formę, do której może włożyć takie odpowiednio rozgrzane szkło, odpowiednią porcję tego szkła do tej formy, następnie dmuchnąć i powstaje nam taka bombeczka. Następnie takie gotowe bombeczki wydmuchane trafiają do srebrzalni, gdzie panie wprowadzają przez odciąg bombki azotan srebra, który nam wysrebrzy tą bombkę od środka. To pomaga nam, żeby lepiej można było pokryć ją kolorem i żeby ten kolor był bardziej widoczny. Następnie taka bombeczka trafia na dekoratornię, gdzie panie za pomocą różnych farb na bazie alkoholu, ewentualnie za pomocą klei, brokatów, czy różnych na przykład kamieni sztucznych albo piórek, mogą ozdobić takie bombki, w zależności po prostu od tego, jaki wzór czego wymaga. Ogólnie do malowania bombek stosujemy pędzelki z włosia naturalnego. Oczywiście malowanie farbami trwa etapami, z tego względu, że dana bombka pomalowana farbą musi odpowiednio wyschnąć. Następnie możemy dalsze czynności związane z podanym wzorem wykonać, na przykład wykonać inny kolor farby, dopiero jak wyschnie ta poprzednia warstwa, ewentualnie pokryć klejem, posypać brokatem. Na samym końcu, jak już wszystkie bombki wysychają na palecie, możemy przystąpić do przedostatniego procesu, czyli odcięcie odciągu od bombki. Nacinamy w odpowiednim miejscu ten odciąg bombki, następnie go odrywamy i w miejscu tego odcięcia odciągu możemy włożyć kapsel i mamy gotową bombkę do powieszenia na choinkę.